Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kamikadze. Wracam do was po dość długiej przerwie, ponieważ filmików nie było, bo było spowodowane to tylko i wyłącznie moim lenistwem, więc przepraszam was. I chciałbym was poinformować, że otworzyłem sobie nowe konto na YouTubie, gdzie będą same gry. Link macie w opisie i to konto nazywa się Kamikadze Games. I tak jak już mówiłem, będą tam same gry i ogólnie będzie spoko. Ale dobra, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dzisiaj w drodze ze szkoły wszedłem sobie do kiosku po karty FIFA 365. Patrzę, a tutaj nowiutkie karty Match Attacks Top Sezon 2015-16 Liga Mistrzów, więc mówię, a zaszaleję i kupiłem sobie właśnie dwie paczuszki i dzisiaj postanowiłem je otworzyć. Proszę, zobaczcie sobie, jakie mamy ładne paczuszki Match Attacks. Po prostu fajnie wyglądają i zobaczymy, jak będą wyglądać karty. No to otwieramy. Trochę się ciężej otwiera niż inne karty. O, dobra. I mamy tutaj Jesusa Navasa. Imbule. I mamy tutaj Luisa Suareza. To jest karta gwiazda. Bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Karty specjalne na ogół są dosyć fajnie zrobione, ale te bazówki nie robią takiego dobrego wrażenia. Mamy bazówkę Zazy. Mamy Kompanego, to jest kapitan. Mamy Lodi Gina. I tutaj mamy jakąś książeczkę, nie wiem, co to jest. Iwan Pelisi. Co to jest? Słuchajcie, ludziska, jeżeli wiecie, co to jest, to napiszcie, bo ja nie mam pojęcia, co to jest, bo kart powinno być 6. I to nie wiem właśnie, czy to jest jakaś dodatkowa karta, czy jakiś kod do gry. Nie wiem. No to otwieramy teraz sobie ostatnią zaszetkę. Takie podekscytujące. I mamy Kramera, bazówkę. Bazówkę Muslery. I mamy tutaj Champions League 15-16. Bardzo fajna karta. I tutaj mamy karta gwiazda. To jest Miran Pjanić. Ten mamy bazówkę Schneiderlina. I Artur Jurszut. I znowu mamy tą dziwną kartę, tym razem to jest Serhi Rybalka. Też nie mam pojęcia, do czego to służy. Ale jeżeli będziecie widzieli, to napiszcie. No to więc to była ostatnia zeszytka. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie okejkę. Zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I jutro w drodze ze szkoły też sobie może kupię właśnie karty. Żeby było to na kanał, bo chciałbym was tym jednocześnie przeprosić, że tak długo filmów nie było. I dzisiaj może jeszcze wrzucę jakiś inny filmik na mój kanał Kamikadze Games i po prostu Kamikadze. No więc do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!